Znaczy gramy na razie w demo, więc nie wiem co z tego wyniknie. Ile demko może mieć? Narita Boy. Możecie śpiewać razem ze mną. Narita Boy. Narita Boy. Ja pozmieniałem mody i alerty, no. Ale wrócimy do glifów. Narita Boy. O, Hacker Boy. Hacker Man. O, o, jaki fajny pixel. O kurde. Virus Boy. Nie. To jest gruba fabuła. O, oh, shit. Narita Boy Protocol. Synek, co tylko gra na komputerze. Nie graj, synek, w ten komputer. O ja, odda go ojcu. A jak nie wyłączy kompa. A mu nagadała mama. No i chyba jutro wraca do taty. Narita Boy! Narita Boy! Narita Boy! Ja, patrzcie. On nie wie, co się dzieje. Wessało go. It's barely controlled by the hacker now. Him and his hackernauts are currently running through lines of code to try. Próbują go znaleźć hackernauci. O kurde. Płyta główna czeka na niego. Open the door. Muszę z płytą główną pogadać. Opóźnieniem, ja nie lubię takiego skakania z takim opóźnieniem. Jakbym miał 100 milisekund, wiecie. O, ma płyta główna. I am motherboard supervisor from Digital Kingdom. Okay, jeden
z pierwszych programów w tym królestwie. Message that means you've received your call. O, czyli on przyszedł im pomóc. Function and place a specific. The houses of the Drichroma and the Rock. Czyli są trzy, pewnie będzie trzy części gry, będą, będzie trzeba je tam przejść. Desert Simulation, Blue Simulation, The Red House Beamies. To manage the data dump. O kurde, jakiś koleś zdradził jakiś program. Dobra, dajcie mi grać. Muszę do Technofather's Castle iść i zdobyć Techno Sword. Szukać. Aha, czyli to jest ich twórca, to ten koleś, co na początku dostał strzała. To jest miejsce save'ów, taka głowa. Za dużo gadania, dajcie mi miecz.
O, The Techno Father's Castle, tutaj miecz dostanę. O nie, jakiś zombie. Norito, boy. Powiem wam, że dobrze się gierka zaczynała, ale teraz takie chodzenie i gadanie wajdurzenia, to ja nie wiem, czy ja jestem fanem tego. Priest Portal. Przygotowanie o biciu się mieczem, co? Dobra, mam na końcu korytarza wziąć windę, która mnie doprowadzi do Techno Sword. Dziwna ta gra ma. Dziwne klimaty to są, co? Chyba pokazanie, jak oni ten miecz wykuwają. Co ja mam robić teraz? Idź w prawo. Za 5 zł na godzinę. Co za 5 zł? O ja, to są różne pozy.
Czyli za każde zabicie przeciwnika dostaje jakby taki punkt. Oh fuck. To się zwaliłem w dół. Aha, okej. Okay. Nie, jestem najgorszy w tą grę. Ja pierdzielę. No ty tak dziwnie ta postać skacze, że kurde, dajcie spokój. Że jakby to chodzenie samo w sobie na tym padzie, chyba że to się tutaj jakoś lepiej. Nie, to też jest tak, że robicie kroki i nagle jesteście, wiecie, 20. Ta czułość. A czekajcie, czemu tu jest w lewo napisane? Aha, okej. Okay. Co ja mam tu zrobić? A, już wiem, co mam zrobić. Iść do góry. Aha, tu mogę się ulepszyć, okej. Okay. Ja bym chciał ulepszyć skakanie. Dobrze. O Jezu, i to jest pod lewym. Ja w ogóle takie czegoś nie umiem robić. Jest totem, as you know, you must penetrate the creator's memory, okej. Co, już jestem u niego w głowie, czy nie? Domki chińskie? Co o co chodzi? Pearl Nakamura, I was born in Narita, city located in the prefecture of Chiba in Japan. Samurai came into the world. Dobra. Czy ja mogę nie być zainteresowany tą historią? Chyba jednak muszę być. Father was American, a Gaikun Gunjinji. Co, jego ojciec był Piusem? O, Dawidek, donajcik. Użytkownik Bonkol przekazał 10 zł. Sprawdzam donaty. Jasiu, dzięki za kartę spod rady. No, Dawidek, wiadomo. O kurde, wyużyłem mój super strzał. Dzięki, Dawidek, za donata. Dawidek, nie masz ochoty sobie w ustawkę zagrać? Ciężko mi nawet trafić w drzwi w tej grze. No, no za jakiś, no za chwilkę, bo ja jeszcze w tą grę chwilę pogram, chociaż trochę mi się to sterowanie nie podoba. Jest bardzo takie nieprecyzyjne. A nie wiem, myśmy już tu byli.
bardzo jest nieprecyzyjne na tym padzie, tak jakby trochę bardziej gałe przesunięcie to jest dalej, a trochę mniej to... O kurde, właśnie. Chciałem się obrócić w prawo i się nie udało. Okej. O, shit, co to było? Jezu, miałem dodżować, dobra. Podchwytliwa ta gra jest taka. Coś tu się włączyło. Go down. A to jest go down? Nie, no nie. Gdzie mam iść? Aha, bo ja już mam chyba ten klucz. Co to miałem z nim gdzieś tam? Tak? Czyli się właśnie wracam do początku gry. Okej. Nie wiem, no coś czuję, że ja chyba źle idę. Ale mam technoki. Muszę do tej windy dojść. Ale to dziwne by było, że ja się aż tak muszę wracać. A nie, tam wcześniej gdzieś był jakiś ten... A, ja już się zgubiłem. Chociaż są tu jakieś nowe potwory. Skakać z powrotem przez to, co mnie tu... Dobra. Okej. O właśnie. Teraz jedziemy na dół i zobaczymy, czy to się zadziała, ten klucz. Bo jak nie, to bym nie wiem, czy... Nie wiem, co zrobię. O, i tu był chyba gdzieś ten klucz, nie? O, shit. No to nie ten klucz. Chociaż nie, czekaj, zadziałał. Nie, nie zadziałał. Dobra, koniec, moi drodzy. Narita Boy to nie jest moja ulubiona gra. Get the access techno key to baba. Aha, nie, czekajcie, to dobrze idziemy. Tylko, że musimy zjechać jeszcze na dół, bo ten baba był tam na dole. Nie? To nie jest taka gra, że wiecie wszystko, oni was prowadzą za rękę. Nie, nie, Narita Boy musi wrócić do baby. O, patrzcie teraz, mówiłem. Wszystko jest proste, easy. Jeden z was by się już poddał przy tej grze. Ale nie ja.
Narita, oj. Cię nie umiem z tym pogadać. Zapamiętaj, że zawsze są trzy promienie. Zobaczcie, że brakuje żółtej owcy, nie? To jest czerwona. Trzeba trzy komputery uruchomić i się wywróci ta, nie? Ja tu nie miałem wejść? Nie, czekajcie, o, jest jakiś. No i to by były trzy, że tak powiem. Czerwone, żółte. Ale nie wiem, to jest tak. Może to ma coś innego. Nie wiem. Symbol, co był na dole? Coś tu trzeba zrobić. Czekajcie. Aha, tam jest, żeby do góry iść, a tu się pewnie wspina. Dobra, czekajcie, tam jest strzałka, była nam narysowana.
Ranta będzie coś bajdurzył, a my chyba będziemy walczyć. A nie, mam po prostu ten jaki found. No dobra, to jakieś takie niby trochę zręcznościowe, ale dużo łażenia. Łażenia i klikania i czytania. No nie wiem. Nie porywa mnie ta gra, mimo że wizualnie fajnie się zapowiadała, to teraz czasem się robi męczący ten aspekt wizualny, bo jest taki dość... Gdzie ten baba jest? Aha, super. Utopiłem. Nie wiem, co się w tej grze dzieje czasami. Po co żeśmy otworzyli? Lord VHS. Że jak na bossa w grze to nie jest zbyt jakiś taki skomplikowany. Ale zginąłem. Żeby już nie pierdzieli. To serce mu się chociaż troszeczkę tam niszczy? Thank you.
bym powiedział. Chyba, że ja mam coś specjalnego robić, o czym nie wiem, ale widzę, że już jakby krwawił bardziej. Trochę taki szkieletor. Okej. Okay. No i kup na Steam. Możeśmy przeszli. No nie wiem. Taki do... Bardzo mi się nie podoba sterowanie, powiem wam. Opóźnienie, nie wiem, 100 milisekund między tymi ruchami, między tym co na padzie. Plus jeszcze ta postać, wiecie, gałką ruszacie, a ta postać, wiecie, pół metra w tą, pół metra w tą, zero jakiejś precyzji. Bardzo denerwujące, ale oprawa graficzna, muzyczna, może pomysł, spoko, ale no, jeśli chodzi o zręcznościówkę i przyjemność, wiecie, jak jakimś Dead Cells i innych takich, wiecie, platformówach klepania mieczem, to tu bardzo słabo to moim zdaniem wypada. Mówię, sterowanie bardzo złe, jak na platformówę to nie... A sprawdźmy jeszcze oceny tego na Litaboy, bo jak już jesteśmy przy tej grze, to zobaczmy sobie, co na to. PEGI 16. Bo się zastanawiam po prostu, no, że ludzie no, dali bardzo pozytywne oceny, ale no nie wiem, mi się to sterowanie nie podoba. Ja bym chciał zobaczyć, komu jeszcze się nie podoba to sterowanie. Okej, okay, co się dużo dowiedziałem. Compared to Hollow Knight, Metroid Style Game, the areas are very small and even. A, że się dużo przez puste pokoje przechodzi i tak dalej. It's really... Że słaba gra. Pad jumping mechanics, no dokładnie. No, frustrujące. No, połowa wyzwania grze to jest sterowanie. No, zgadzam się, coś tu jest nie tak.